Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na szybciutki test, takie porównanie, sprawdzenie działania wyciszeń przełączników mechanicznych klawiatury Gam Diaz Hermes Ultimate. Tutaj mamy klawiaturę na przełącznikach Cherry MX Blue, natomiast tutaj mamy na Kale Blue. Jednak głośność tych przełączników jest podobna. Jak wiecie, przełączniki Blue mają specyficzny klik, który wiele osób niestety irytuje. Natomiast w klawiaturze Gam Diaza zastosowano specjalne nakładki, które mają wyciszać ten właśnie klik. I zrobimy sobie teraz pomiar smartfonem, jak to faktycznie wypada w praktyce. Jak widzicie, telefon leży tak pomiędzy klawiaturami, także dźwięk będzie zbierany w miarę równo. Włączymy sobie teraz aplikację. Ok, widzicie poziom dźwięku w tła jakieś 30 dB. Teraz zobaczymy sobie głośność Tesoro T-Zone, czyli bez wyciszeń. Pojedyncze kliki do 61 dB. Szybkie pisanie dochodziło nam do 70. A teraz Gam Diaz Hermes z wyciszeniami. Widzieliście 48-49, tak więc nawet o 10 dB ciszej niż tej bez wyciszeń. A teraz jeszcze szybkie pisanie. No i było do 60 dB. Więc faktycznie te wyciszenia przełączników działają. Dają nam wartość około 10 dB mniej niż w przypadku klikania klawiaturą bez tych wyciszeń. Więc jak widzicie, w praktyce ten patent naprawdę się sprawdza. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego krótkiego testu, porównania. Zapraszam Was także do innych filmów na mojego Facebooka. Jeśli interesują Was ceny tych klawiatur, sprawdźcie je sobie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!